Dziecięcy Zespół Ludowy Krzewina powstał w 2002 roku z inicjatywy mojej. Zawsze pragnęłam, żeby był u nas zespół ludowy. Kiedyś, będąc młodą dziewczyną, chciałam należeć do zespołu. Niestety nie udało się. Moje marzenie się zrealizowało tym, że jest zespół u nas w Bobrownikach przy filii Ośrodka Kultury Gminnego. Do zespołu należą dzieci w wieku od 7 do 16 lat. Jest grupa w tej chwili 30-osobowa. Kierownikiem muzycznym jest pan Jerzy Jasiak. Choreografią zajmuje się pani Katarzyna Polak. Tak jak było dzisiaj widać, mamy przygotowany obrzęd pasienia gęsi, nazwany Gęsi Cioci Gieni. Mamy w planach również rozszerzenie tego programu różnymi innymi opowieściami, na przykład jak to było kiedyś na Jarmarku Łowickim, gry i zabawy dziecięce. Łowicki repertuar to są piosenki łowickie, tańce łowickie, biesiadne. Program jest już dość obszerny, także możemy występować nawet około godziny. Thank you.
Wsadziła go na przerzuta raz, dwa, trzy. Ktoś okręci ją w strony, bo ma ogon zakręcony raz, dwa, trzy. Ktoś okręci ją w strony, bo ma ogon zakręcony raz, dwa, trzy. Miała baba krótką córkę raz, dwa, trzy. Wsadziła ją w lesie w skórkę raz, dwa, trzy. Chłopcy za nią jak za panią, za skórkę ją pociągają raz, dwa, trzy. Chłopcy za nią jak za panią, za skórkę ją pociągają raz, dwa, trzy. Miała baba chłopa noga raz, dwa, trzy. Wsadziła ją na cielonka raz, dwa, trzy. Tego chłopca kocham,
słońce się chwilę schowało, to sobie trochę zaległo. Pędliczek, sędliczek, czerwony stoliczek, na kogo wypadnie, na tego bec. Ganiasz. Berek. Jesteś Berkiem. Chodźcie, usiądziemy. Patrz ta, dzieciaki już są. Chodź ta, pobawimy się w balonika. Tu dzieciaków przysło do ciotki na podwórko. Chodź ta dziołby, pozbieraj wam kwiatki. Tylko nie zrywaj ta z ciotki grządki. O, zobacz ta, idzie dziołcha z dziezgowa. Chodź ta, pomoże tam nam. Patrz ta dzieciaki. Ciotka do nas idzie. Oj, jak ja się bardzo cieszę, żeś te dzieciotki do mnie tu przyszli. Ja mam kupę roboty, wy mi tu pomożeta. Nie wiem. Skubę, będzie nas skubać groch i kukurydzę. Przynieś ta skumory to wszystko. Opowiadałaś nam, jak to się wianki plotło. A teraz opowiedz nam, jak to się pasało gęsi. Jo, to już kiedyś opowiadałam. A teraz wy opowiadaj tam mnie, coś tam o tym zapamiętali. No, Maryśka, godej coś zapamiętała. No to ja wam opowiem, co zapamiętałam. To były księzynta, hrabowie, dziedzice, gospodarze, co miały włóki ziemi i półwłóki. No i były miejsce gospodarze, co miały po porę morgów zimi. Po 10, 8, 5. Ba, były i takie, co miały po 3, a nawet inni. Takie to nazywały się wyrobniki. Ojce chodziły na wyrobek, ba i dzieci dorastały. To ojce dawały na służbę do bogocy gospodozy. Ciotko, ja chcę coś powiedzieć. Bo w chałupach były młodsze dzieci, co miały po 4 lata popić jabło i syś lat. To te dzieci pasały gęsie. A ty, Józia, co pamiętasz? Godej nam tu. Słuchaj, ta dzieciaki, gęsioki wylęgały się spod jednej gęsi, jabło spod dwóch. Ba, było i tak, ze spod trzech i czterech. To były statka gęsi i stada gęsi. Były i krowy, i łowce. Koz do gospodyni, jak było dbało, to swoim dzieciom robiła poduszki i pierzyny z pieza.
No, a Ruzia, opowiedz nam o tych kolorach, co to kiedyś były. Weź ta zapaskę z kumory i pokaż te kolory. A ja pamiętam z tego ciotki gadania, że wełna zajec była w mieście kremplowana, a potem psądła na kółkach i kołowrotkach. Była farbowana na różne rozmaite kolory, a były to biały, żółty, złocisty, gęsiocowy, jasnozielony, zielony, czorny, biskupi, rowy i jakie tylko jeszcze nasze kobiety mogły wymyśleć. No a Kaśka, ty co pamiętasz? Opowiedz no. Ja pamiętam, że dziołchy i chłopoki, które poszły na służbę do bogocy gospodozy, robiły wszystko, co im gospodynia bo gospodos rozkazali i co ino sobie zazyceli. Za to te młodsze dzieci wstawały skoro świt, skoro słońce było jeszcze nisko, było jeszcze chłodno i gnały gęsi w pole na wypas. Dobrze było, jak matka, ja bo macocha dali w zawiniutko pajdę, dali Bóg, pajdę chleba i w butelkę mleka. Łaj, to było dobrze, gospodyni jabo macocha zadbaliło swojego pasierba, jabo pasierbice. No, a Zośka, ty co zapamiętałaś? Opowiedz nam tutaj. Zośka dzisiaj nie przyszła, bo tam im się w chałupie dzieciok urodził. No, będę miał jeszcze jednego dziecioka. No, a ty, Helka, co nam powiesz? A jak już się tak napyły, to brały wodę w dzioby i tak się polewały, chłodziły, łamywały, a grygały z radości. Trzepotały skrzydełkami co niemiara, a ino grygały, a jak wyszły rzeczki, to znowu na łączkę. I tak było łowiosny przez całe lato, jadę do przymrozków. No a ty co mu powiesz teraz? Ja wam powiem, że gęsi jak gęsi. Co usły jakiś kawał drogi, stóp, stóp i klop, usiadły, żeby odpocząć. No to i gospodynie zmuszone były usiąść na trawie, jak było sucho. Dzieci za gęsiami wyśpiewywały rozmaite piosenecki. I tak można było się nasłuchać różnych melodii i słów. No a Witek, co nam to powiesz jeszcze na koniec? Dziewczyny, paseni gęsi, to było wielko męka. Na tym polu siedzieć, jabo latać i pilnować przed skorą. Przed pierwszą i drugą wojną, jak i między wojnami, to jeździły Zydy i skupowały gęsiochy. Dziewczyny, Zydek syczały, skupuje piezę i stare i świeze. No jak ja bym się z wami tu zasiedziała, a mój stary z pola wróci, a tu obiad w lesie. Dziadko, a upieczyta nam jakiego placka? A upiekę wam dobrego placka, upiekę. Chodź ta, dziecioki. Ciotka poszła, a my sobie zaśpiewała. Patrz ta, idzie Bronek, coś tam dla nas ma. Ma ta tu dziołki, gęsioki, które wam stryjek wystrugał. No to chodź ta, zaśpiewam. Siwo Górsko, siwo, Łokuneckiem kiwo, raz stopnie na lewo, raz stopnie na prawo, raz stopnie na lewo, raz stopnie na prawo. Górski moje, górski, nie chodź za dalecko, bo miał
późno już się zrobiło. Meta tu po kawałku placka i biegnie i ta szybko do domu. Ciotka, a możemy przyjść jutro? Jutro to jadę do Młowica na rynek. Sprzedać masło, ser, może sobie kupię jakąś szalinówkę, może korale. Ale przyjdź ta do mnie któregoś tam dnia, to ja wam opowiem. Kiedyś jak graliśmy w szmaciankę i bawiliśmy się w różne gry i zabawy, jak ja byłam tako jak wy. Chodźcie chłopaki, pogramy zbijaka na łące koło mojej chałupy. Dziękujemy bardzo serdecznie. Może ja poproszę jeszcze raz zespół na scenę, a od Państwa gorące brawa w ramach podziękowania. I Pani Doroto, proszę nie uciekać, zapraszam opiekuna zespołu i Panią choreograf, zapraszam do mnie. Brawo, brawo, tak? Super występ, naprawdę bardzo dziękujemy. A Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej chciałby serdecznie podziękować za występ, dlatego tutaj w ramach podziękowania deseczka, nagroda. Bardzo dziękujemy. Jeszcze raz proszę o brawa. Dziękujemy i zapraszamy za miesiąc na występ zespołu Kocie Żywiacy. Gry i zabawy dziecięce. Chyba tak.